4 listopada wspominamy świętą Modestę z Trewiru, dziewicę. Na temat życia świętej Modesty z Trewiru mamy nieliczne wiadomości, które przetrwały do naszych czasów. Pochodzą one z fragmentu książki De Virtutibus Sancta Gertrudis, która opowiada o cudach świętej Gertrudy z Nivelles. Książka ta została napisana przez współczesnego autora, a zatem może być uznana za wiarygodne źródło informacji. W drugiej połowie VII wieku w klasztorze w Trewirze w Niemczech, nazwanym Sancta Maria ad Horreum, żyła i pełniła urząd opatki święta Modesta, która od dzieciństwa była poświęcona Bogu i żyła w wielkiej duchowej przyjaźni ze świętą Gertrudą. Chociaż obie święte żyły w klasztorach oddalonych od siebie około 200 km i nigdy fizycznie się nie spotkały, jednak kronikarze notują ich duchowe spotkanie. Gdy Modesta modliła się w kościele swojego klasztoru przed ołtarzem Madonny, nagle zobaczyła po prawej stronie ołtarza świętą Gertrudę. Kiedy wizja się skończyła, Modesta nie mogła o tym wydarzeniu z nikim porozmawiać, ale zachowała je w milczeniu przez cały dzień. Następnego ranka biskup Metz, Clodolfo, przybył do jej klasztoru i zapytał ją o Gertrudę, opatkę Nivelles. Wtedy Modesta opowiedziała biskupowi o swojej wizji. Clodolfus przyjmuje te informacje i potwierdza, że wydarzenie to miało miejsce w dniu śmierci świętej Gertrudy, czyli 17 marca 659 roku. Święta Modesta była pierwszą opatką klasztoru Irena w Trewirze, założonego przez świętego Modoaldo w pierwszej połowie VII wieku. Zmarła w opinii świętości 4 listopada prawdopodobnie tego samego roku, czyli 659. Jej relikwie czczono w kościele opactwa świętego Irmina w Uren do roku 1769. W roku 1770 kościół został zniszczony, a następnie odbudowany, ale w nowej świątyni nie poświęcono żadnego ołtarza świętej Modeście. Według wiernych tego regionu jej relikwie przeniesiono do kościoła opactwa świętego Macieja, gdzie spoczywają wśród relikwii wielu świętych do dnia dzisiejszego. Jej kult jest udokumentowany co najmniej od IX wieku, a jej imię pojawia się wśród dziewic w litaniach do wszystkich świętych, w kalendarzach i księgach liturgicznych Trewiru i Utrechtu. Rzymskie martyrologia jej wspomnienie umieszczają pod datą 4 listopada. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Modesty Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.